Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszym kanale kolejny odcinek z Ace Attorney 4 Apollo Justice. Witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy ostatnie starcie prawdopodobnie. No i zobaczymy, czy coś tu właściwie będziemy w stanie dowiedzieć, ponieważ jesteśmy teraz w etapie, gdzie nie będzie na werandzie stała Vera, bo się źle czuje. No nie wiem, kto może tutaj stanąć tak naprawdę. Tak, taka farba do paznorci. Mówimy teraz o tej truciźnie, bo no my jakby walczymy o to, żeby tu jeszcze coś zaznaczyć. Czy zna pan jakąś kobietę z czerwonymi paznorciami? O! Moja żona ma czerwone paznorcie. O Jezu, sędzia ma żonę. Rozumiem, więc ona malowała je przez cały ten czas. Proszę święty. Przypomnijmy sobie wczorajszy proces. Pamiętacie, kiedy Vera zeznawała przed sądem? Sąd wraca do posiedzenia. Vera wydaje się być dosyć spięta. Ona właściwie żuje swój paznokieć. Zawsze kiedy Vera się denerwowała, ona miała nawyk przygryzania paznorci. I paznorcie. O kurde. Prokuratorze Gavin? Kiedy prokuratura sprawdziła Verę, czy sprawdzili jej paznorcie? Cóż ja... Strażnik! Proszę od razu sprawdzić paznorcie pozwanej. Panie Justice, tak? Czy wie pan, kto to zrobił? Czy wie pan, kto włożył truciznę do tej... do tego lakieru? Tak. Ta butelka. Należy do Vermisza? Oj, nie. Dlaczego pytasz? Znasz kogoś jeszcze, kto może mieć taką butelkę? Nie. Tak sprawdzam. O, ale kłamiesz. Kłamczuszek. Panie Justice. Zaraz oskarży pan kogoś o trucie tej butelki z lakieru do paznorci. Proszę. Proszę z rozwagą. Zdaje sobie pan sprawę, jaka jest waga tych oskarżeń. Proszę, niech pokaże. Rozumiem, wysoki sądzie. Nie ma problemu. Wiem, co robię. Więc zapytam. Kto otruł Vermisza i jej... No ja wiem, kto to zrobił. Krzysiu. Misiu. Co takiego? Krzysztof Gavin? Objection. Co ty podrywasz? Mój brat. Nie mógł tego zrobić. Powinieneś to wiedzieć bardziej niż ktokolwiek. Zdecydowanie. On jest za kratami. Z pałami. Wiem, ale... To nie zmienia faktu, że to było niemożliwe, żeby to zrobić. To nie oznacza, że to jest niemożliwe, żeby zrobić to, co on zrobił. Co? Zadaję sobie pytanie, kiedy on podłożył truciznę do tej butelki. To mogło być wczoraj, to mogło być miesiąc temu. Może to było rok temu? A być może to było 7 lat temu. Ale... Krzysztof Gavin nie miał motywu, żeby zabić tą biedną dziewczynę. To jest po prostu... nie do pomyślenia. Prokurator Gavin nie myśli tak. Ta twarz mówi mi jedno. Krzysiek Gavin... młodszy brat Krzysia Gavina nie wydaje się... młodszemu bratu Krzysia Gavina nie wydaje się to być takie nie do pomyślenia. Zawsze jak tłumaczę takie zdanie, mam takie... No, staram się, ale... Widzę kolejne zdanie i trzeba zawsze zmienić trochę tam jakiś sposób, jak się te słowo odmieniać, coś tam i się już zaczyna robić taki miszmasz. Chciałbym na tym zapanować, ale nie jestem w stanie to robić tak szybko. Cóż, prokuratorze Gavin? Jeżeli czuje pan, że jest gdzie nacisnąć, to możemy przywołać Krzysztofa Gavina z więzienia jako specjalnego świadka. W porządku. Wiedziałam od początku, że nieprzenikniona ciemność przenikała przez to wszystko. Ciemność, która połknęła nawet mnie. Okej. Życzenie obrony jest spełnione. Niech więzień Krzysiek Gavin wstanie na stanowisko. Strażnik, proszę przyzwać specjalnego świadka. Świadek Krzysiek Gavin. Aktualnie jest w celi numer 13 w centralnym więzieniu. Jak pamięta sędzia, chyba leki były brane na pamięć. O, ja cię nie mogę. Ja cię kręcę, ale heca. A, wysoki sądzie, jak miło cię znów widzieć. Trochę minęło, ale muzyczka. Nieprawdaż? Czym sobie zasłużyłem na tą przyjemność? Nie każdego dnia jestem przywoływany z mojej ciemni. Właściwie to nigdy. Myślę, że już wiesz, panie Krzyśku Gavin. A, pan Justice.
Podobno świetnie sobie pan radzi. Dlaczego czuję, jakbym wciąż był moim szefem? Głowa do góry, Apollo, dasz radę. Czy ta butelka wygląda znajomo? Ja ci tam lakier do paznorci? Cóż tak, używam go sam. Teraz samo jak zmarły pozwany. Zmarła pozwana. Ona nie jest jeszcze trupem. I? Czy jest coś dotyczące tej butelki? Wybaczcie, musiałem ustawić ramię. Czy jest coś dotyczące tej butelki? O co chciałbyś mnie zapytać? Szczerze przyznaję, doceniam jej fakt. Jej gust. Jej gust, tak. Ten lakier do paznorci był sposobem, w jaki Vera Mishram została otruta. Atroquinina, nieprawdaż? Jest pan dobrze poinformowany co do tej sprawy, panie Gavin. Nawet w ciemni wiele informacji trafia do mnie. A ja je czytam, bo mam na to dużo czasu. Cóż, lakier? Może wytłumaczysz mi to. Ty, kto tu jest świadkiem, bo wygląda jakby klatier się stał. Jesteś oskarżony znowu, przez niego. Znowu. A, i? Zgadzasz się z jego oskarżeniami, prawda? Wykonajmy to prawidłowo, dobrze? Krzysztofie Gavin, twoje zeznanie, proszę. Z wielką przyjemnością. Oskarżenia wobec ciebie są dosyć rozległe, panie Gavin. Jest pan podejrzany o zatrucie pozwanej Vera Mishram. Proszę zeznawać przed sądem. Dobra, posłuchajmy, Krzyśka. Otrucie Vera. Posiadanie tego samego lakieru do paznorci nie sprawia, że jestem mordercą. Byłem w ciemni przez ostatnie pół roku. Jak mogłem ją otruć? Jej ojciec zginął od tej samej trucizny. To znaczy, że to jest jasne. Sprawa prokuratury dalej ma sens. Ona truła swojego ojca, a następnie próbowała otruć siebie. Chyba nie będzie ci sugerować, że jestem odpowiedzialny również za otrucie jej ojca. Okej, musimy pociskać. Nie mam pojęcia, w co strzelić za bardzo. Cóż, obawiam się, że słowa obrony brzmią raczej mało prawdopodobnie. Naturalnie. Po pierwsze, nie znam Mishramów. Prawda, pani Justice? Bardzo dobrze, panie Justice, proszę zacząć przesłuchanie. Oskarżam Krzysztofa Gavina, mojego ex-szefa. Ale wiem, że on otruł Mishramów. Pytanie jest, kiedy on mógł to zrobić? Nie wspominając dlaczego. Będziemy musieli ewentualnie nacisnąć w pierwszej kolejności, a to ci on podaje, że pół roku jest w ciemni. Skoczmy od razu do tego. Ej! O nie, trzeba szukać gestu. Widzicie, jest bransoletka, jest aktywna. O nie. O, tutaj jest teraz widoczny gest. Nie idziecie sugerować, że jestem odpowiedzialny za śmierć ojca. Zobaczmy. Tutaj ewidentnie widać, że ma inny gest, po prostu inaczej ułożony. To nie jest to. Jeszcze raz. Trzeba coś innego jeszcze spojrzeć. Tu jest jakaś blizna. A czy my tą bliznę widzieliśmy normalnie? My jej nie widzieliśmy normalnie. Panie Gavin. Denerwuje się pan czymś? Albo i nie. Znowu wskazujesz na mnie tak niemiło palcem. I ta desperacja w twoich oczach jest dosyć niepokojąca właściwie. Ponieważ sam nie wierzysz w swoją logikę, to trzymasz się swojej dziwnej mocy. Pewny czy nie? Przeszedłem długą drogę, panie Gavin. Jeszcze tylko trochę. Potrzebuję słowa. Musi być jakieś słowo, którego... No tak jakby, to jest na pewno to. Tylko chodzi pewnie o jakiś moment, spróbujmy. Spróbujmy skupić się bardziej na tercie. Wydaje mi się, że może chodzi o tą bliznę, bo jej nie widać normalnie. O!
Było. Jakieś żyły mu wychodzą. Mamy cię, Rydatku. To ty zabijesz Drumishama. Ble, warty twojego nowego mentora, pana Wrighta. Och, naprawdę? Ale widzisz, ja to widziałem. Wtedy ci powiedziałeś również jej ojca. Twoja dłoń bardzo się spięła. I mały diabeł pojawił się, żeby przekazać swoje wieści. I załóżmy, dla dobra dyskusji, że widziałeś, że się spiąłem. Co to oznacza? Czy wszystkie spięcia oznaczają winę? I powiedz mi, czy Drumisham również używał lakieru do paznorci? Przepraszam, ale jest coś więcej. Jest więcej niż jeden sposób, żeby otruć człowieka. Nie potrzebujesz lakieru do paznorci, żeby wsadzić coś do czyichś ust. Więc muszę być bardzo utalentowany. Widzisz, Drumisham został zabity 6 października, kiedy ja już byłem w mojej celi, w Central Prison. Jeżeli to nie jest alibi, to nie wiem, co to jest. Ale znalazłeś sposób. I ja też go znalazłem. Sam się chwalił, że może mieć kontakt ze światem zewnętrznym i może mieć listy przyjmować. Tak utrułeś pana Mishama. Trójar to udowodnić, cholera jasna. To listy jest od Mishama. Ze śladami trucizny na znaczku, a tutaj? Ty, to może ta żółta koperta, co? Mój Boże. A już myślałem, że doszedłeś daleko, ha? Podziwiam cię. Brak ci pewności siebie. Wybierasz... no takie po prostu natarcie. Bez żadnej elegancji. Zupełnie jak Finch Wright. I o tym myślę. Zrarsuj się, Justice. Dotarłeś tak daleko. Muszę znać odpowiedź. Jak zabójca dotarł do swojej ofiary, kiedy zabójca był w więzieniu? No, na pewno wysłał mu list, ale jak to mam zaznaczyć? Okej, wysłano klienta prawdziwego, bo to on był klientem. Jestem pewien, że ten limitowany znaczek nie potrzebuje ci go przedstawiać. Nocy, kiedy pan Mishama zginął, on pisał list. A Torquinina została znaleziona na tym znaczku, panie Gavin. Więc rozumiem, że ten znaczek był narzędziem zbrodni. Tak, dobrze pan rozumie. Och, i tak. Ten znaczek został znaleziony w twojej celi więziennej. Mamy cię, Rydacku. Ale czemu on to wszystko robił? Teraz nie rozumiem. Czemu on ich wszystkich zabijał? Przecież to kawał skurczyzna. To wszystko, wysoki sądzie. Spokój! Trucizna na tyle znaczka? Po tym jak Drumisham został zabity, ktoś go odwiedził w jego celi. Finch Wright. Tatuś? Wtedy on znalazł znaczek. Kazałeś Drumishamowi napisać list. Tak go zabiłeś. Co? O mój Boże. Zdenerwowałeś mojego biednego braciszka do tego punktu, że jest bezużyteczny. Pozwól, że rozjaśnię tę sprawę, panie Justice. Musisz sobie przypomnieć świadka z parka Braszela. Cóż, o to chodzi. Pan jak on włożył ten list do tej koperty, pan Misham siedział tam, przeszukując swoją szufladę biurka i szukając czegoś. Szufladę biurka? Tak, znaczka. Tak zwanego znaczka pocztowego. Koniec cytatu. On szukał znaczka. Ergo, on nie miał intencji użycia tego znaczka. To czego ty dążysz? Dążę do tego, że ten kwercerski znaczek był w ramce. To był bardziej przypadek, że on użył go tej nocy. To by wyglądało. Albo być może sugerujesz, że mogę w jakiś sposób manipulować przypadkami. No właśnie. On ma rację. Jak świadek miałby wiedzieć, że ofiara
Użyję znaczka. Bez tego on nie mógł zaplanować morderstwa. Co? Naprawdę, Klakier. Powinieneś przejrzeć tę osobiznę. On ma rację. Jak ktokolwiek mógł wiedzieć, że pan Misza użyje tego znaczka tej nocy. List of all? Jakby to przetłumaczyć? List of all? Nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć początek tego zdania. Przynajmniej Krzysiek Gawin był zamknięty w swojej celi. Cóż. Chyba obronie skończyły się rzeczy do mówienia. Halo, no to chyba prokuraturze się skończyły rzeczy do mówienia. Zakładasz, że on miał coś w ogóle do powiedzenia. Wierzę w blef obrony. Że został on jakby sprawdzony. Blef obrony? Nie wiem, czy tu się zgadzam, Krzysztofie. Klakierze? Szczerze, chciałem ci wierzyć. Ale obrona nie próbowała użyć jakiegoś blefu. Ty próbowałeś, Krzysztofie. O czym pan mówi? Prokuratorze Gawin. Herczolasty. O co jeszcze raz oskarżasz? A? Och, to było... Ten zatruty znaczek zabił Drumishama, ja? Na co mój brat odpowiedział... Nie było sposobu... Żeby wiedzieć, kiedy Misham użyje tego znaczka. Tak, zgadza się. Dlatego... Nie to nie było zaplanowane. A ty było w jakiejś wiadomości napisane? Powiedz mi... To musiało być zaplanowane. Dlaczego? Dlaczego to nie mógł być przypadek? Sprawa obrony... Jest taka, że po prostu Drumisham zginął. O to znaczka, to tyle. Przypadek. Krzysztofie, próbowałeś... wydostać się z oskarżenia, zmieniając temat. Jeżeli to nie jest blefowanie, to co to jest? O czym mówisz, drogi Klakierku? Mógłbym zapytać cię o to samo, Krzysztof... Krzysieczku. Ha. Uciszyłem obronę... jak najmniejszą ilością słów. To nazywa się wydajność. O, ależ panie Gawin! To jest... impermissible? Niedopuszczalne zeznanie. Bardzo dobrze. Więc... sprostam temu bezpośrednio. Justice. Co? Oskarżasz mnie o morderstwo Drumishama, tak? Więc pozwól mi, że zapytam cię. Ja ci niby miałem mieć powód, żeby zabić malarza. Apollo, motyw! On mówi o motywie. Rzeczywiście. Ciężko zobaczyć, jak... ciężko sobie wyobrazić, dlaczego prawnik mógł chcieć zabić malarza. To jest... Jest tutaj coś ważnego. Dlaczego on... Nie powiedział o motywie od samego początku, chyba że on się bał, że to była walka, którą mógł przegrać. Więc co to oznacza? To oznacza, że może być słaby punkt. Może mamy jakiś dowód, który dowiedzie motywu. Motyw morderstwa to jest bardzo kluczowe, jeżeli nie najważniejsze w tej sprawie. Proszę, rozważ to, co będziesz mówił. Ja sobie rozważę to poprzez zrobienie zapisu. Na nowym miejscu, na wszelki wypadek. Powiedziałbym, że to jest tak ważne, na dwa punkty, okej. To dosyć ważne. Cóż, panie Justice? Przejdę przez to nieważne co. Zrozumiano, Wysoki Sądzie. Chciałbym zaprezentować dowód. Więc zobaczmy, co dla nas masz. Jaki powód Krzysiek Gawin miał, żeby chcieć zamordowanie Drumishama? Okej. No, to jest bardzo dobre pytanie, szczerze powiedziawszy. Co mogło być powodem?
Może to po prostu. Ale co to... To musi być coś takiego, ewentualnie to może być... A czemu zacząć tutaj... A, tu właśnie było to. A tutaj... No, o, właśnie ja to kojarzyłem, patrzcie. Podpisz papiery i odeślij zawartą kopertę wraz z zawartym znaczkiem w ciągu 3 dni. I on tak chciał to skontrolować, to powinno, ale my to powinniśmy wcześniej pokazać. No nic, spróbuję. Udało się. Motyw Krzyśka Gawina stał się jasny. Kiedy rozważymy, dlaczego znaczek w ogóle pojawił się w studiu Drumishama. I dlaczego? Podrabianie, Wysoki Sądzie. Wróćmy do... Okej, rozumiem już wszystko. On chciał, żeby uciszyć sprawę, bo to on przecież zlecił pierwszą podróbkę, prawda? 7 lat temu. Czy to nie on zlecił? No, on zlecił. Wróćmy do sytuacji sprzed 7 lat. Drumisham akceptuje swoją pierwszą pracę stworzenia podrabianego dowodu. Widziałem to wcześniej. Strona z pamiętnika, nieprawdaż? Pamiętnika Marnifiero Gramaraja. A, to wtedy, kiedy Phoenix Wright stracił swoją odznakę, tak. To był dowód, który on zaprezentował. Po swojej stracie. Ten dowód jest fałszywy, tak. Ale czy pan Wright prosił o tą podróbkę? To nigdy nie zostało udowodnione. Objection! Obrońca w tej sprawie to był Phoenix Wright. Kto poza nim? Pijanym perspektywą zwycięstwa mógł to zrobić. I dlaczego miałby to zrobić? Teraz ciekawości. Pamiętasz ten list? To jest pierwsza strona. A to jest strona numer 2. Został zaprezentowany przed sądem wczoraj. Ten list został wysłany do Drumishama przez klienta, który poprosił o podróbkę. Załączony znaczek to był właśnie ten zatruty znaczek. Drumisham wyzionął ducha kolejnego dnia, ale motyw do tego morderstwa był już ustalony 7 lat temu. 7 lat temu? Klient, który poprosił o tą podróbkę, był bardzo ostrożny. Próbował usunąć wszystko i każdego z połączeniami do tego fałszerstwa. Żeby nie dodali, ale popełnił błąd. Znaczek był zdjęciem moich ulubionych magików, więc zachowałam go. Ojciec zabrał mnie, kiedy byłam bardzo młoda. To był wielki magiczny show. Uwielbiałam ich też bardzo. Bomba czasowa zabójcy została opóźniona. Zatruty znaczek został zapieczętowany wraz z szklaną ramką, gdzie był przez 7 pełnych lat. Jestem tylko ciekaw, czemu 7 lat? Czemu teraz to wróciło na powierzchnię ta sprawa? Dlaczego teraz próbował po raz drugi go otruć? Hercholasty. Rozumiesz, co ty nam mówisz? Ten, który wymyślił podrobioną stronę pamiętnika, to ten, kto otruł znaczek. A to był Phoenix Wright, który zaprezentował podrobiony dowód 7 lat temu. Dodając te dwa słowa razem, tym, który kombinował, żeby zabić Drumishama, był nic inny jak Phoenix Wright. Objection! Przepraszam, ale nie tak to poszło. O, więc jak to poszło? Sprawdziłem dokładnie akta tej sprawy, kiedy znalazłem to. 7 lat temu, tuż przed procesem. O, staruszku, tutaj. Cóż to? Nie wiem. Znalazłem to na korytarzu. Znaczy, dostałem to na korytarzu. Ktoś powiedział mi, żeby dać to staruszkowi w niebieskim garniturze z spiczastymi włoskami. Jeszcze jedno. Przykro mi, że to stało się tak nagle. Otrzymałem pliki od twoich poprzednich prawników.
od swojego poprzedniego prawnika dopiero co wczoraj. Wiem, że proszę cię o niemożliwe. Tak, cóż. Nie powiedziałeś mi jeszcze, co się tak naprawdę stało. Jedyne co? Wygraliśmy w karty. I to wystarczyło. Finch Wright był na tej sprawie. Został przydzielony do tej sprawy przed tym, jak proces się zaczął. On nie miał czasu, żeby prosić o podróbkę. Dzień wcześniej. I tutaj rodzi się pytanie. To, kim był poprzedni strażnik, czyli poprzedni prawnik Shadera Ingmara? Nie, to niemożliwe, to niemożliwe. Ale to prawda. Był inny człowiek, obrońca z odznaczą na swoim kołnierzu. To byłeś ty, Krzyśku Gawinie. Ale jajce, co? Spokój! Spokój, spokój! Co to ma oznaczać? Świadek! On się pozwany, znaczy były prawnik? Zacznę od zaprzeczenia temu. Objection! Łatwo jest spojrzeć do góry, panie Gawin. Niemożliwe, żeby udowodnić, że nie możesz. Prawnicy są rejestrowani w sądzie na dzień przed początkiem procesu. Innymi słowy, żadne akta nie zostają w sądzie. Jak chcesz to dowieść, Pinić Wright? Jak chcesz... Przepraszam, trochę już skrót myślowy, ale jak chcesz dowieść tego, co... Tego, co dowiódł Pinić Wright? To byłoby ciężkie. Obawiam się, że ta linia no nie zadziała po prostu. Objection! Czy się coś powie? Herczolasty, jesteś pewien, że nie masz dowodu? Co jest nie tak z prokuratorem Gawinem? On wygląda klami? Klami oznacza lepko, wilgotnie, zakalcowato? On wygląda zakalcowato! Dowód. Dowód, który pokaże tego człowieka. Że ten człowiek, Krzysiek Gawin, prosił o tę podróbkę 7 lat temu. Szlakier? Po prostu udowodnij to. Oczyść teraz wątpliwości, albo przysięgam, że wypadam z tej sprawy. On musiał myśleć o jakimś dowodzie, Apollo. Prokurator Gawin wygląda, jakby cierpiał fizycznie, ta ciemność. Muszę wyciągnąć z niego tą ciemność, udowodnić. A dowód jest jedynym sposobem, w jaki to zrobię. Co dowodzi, że połączenie Krzyśka Gawina i Drumi Shama? Cóż, panie Justice? Mówi pan, że Krzyśek Gawin poprosił o podróbkę od Drumi Shama 7 lat temu. Proszę to udowodnić. Da się to udowodnić. To po prostu śmieszne. Dlaczego nawet o tym dyskutować, ten dowód? Nie. Objection! Czy ty mówisz prawdę, Apollo Justice? Mówię. Więc... benefit... O Jezu, benefit of... To jest chyba... Taki kredyt zaufania mu damy. To chyba takie domniemanie jest po polsku bardziej. Bardzo dobrze, ale jeżeli się pan o tym myli, proszę przygotować się na karę. No i to sporo. Objection! Wysoki sądzie, to on czytał objection? You do the defense injustice. No, sprawił pan po stronie obrony taką niesprawiedliwość. Wybaczcie, ale zawsze jak się trochę chcę odkręcić, to muszę zacząć kot. Nie leży pod moim krzesłem, bo ostatnio zaczęła lubić tak leżeć, a nie chcę jej przejechać, bo będę siedział tu gdzie Krzysiek. Jako przejeżdżacz kotków. Pan Justice jasno pasunuje się co do swojego zeznania. Czy... Oj, czy ta kara nie powinna dopasować się do tej pasji? Ja... Nie dam takiej kary od dawna, no od pierwszej części chyba, albo od drugiej. Cóż, panie Justice? W porządku, wysoki sądzie. Muszę tylko dowieść jakiekolwiek połączenia. Coś, co wiąże Krzyśka Gawina z Drumi Shamem, zapisuję raz jeszcze. Bo to może być niezła kaka. I mam coś, co zdecydowanie to pasuje. Bardzo dobrze, panie Justice. Proszę zaprezentować dowód. Proszę pokazać nam połączenie pomiędzy naszym świadkiem a Drumi Shamem. Połączenie pomiędzy świadkiem a Drumi Shamem.
Wiecie, napiję się aż. Może właśnie teraz ten... ten list od Misha ma dać, co? Dowód, który dowodzi, że jest połączenie. Objection. Czemu to objection, czy to nie twoja tura, koleżko? Ten kawałek papieru? Obawiam się, że nie pozwolę ci to dodać. Ale ty nie masz nic do dodania, jesteś świadkiem. Masz jakiś problem? Mam. Skąd możesz to mieć? Nie możesz. Hej! To jest pismo tatusia. Jak się to tatusia? Pismo pana Wrighta? Co to ma znaczyć? A, teraz rozumiem. Tak, oczywiście. Co ma pan na myśli mówiąc oczywiście? Przypomniałem sobie, że miałem dzisiaj gościa. Phoenix Wright przyszedł do mojej celi. Chociaż mnie tam nie było. Phoenix Wright. Nie wróciłem. Zacząłem, że on miał coś mojego. Oczywiście. Nie mogłem mu pozwolić wyjść z tym. Nie mogłem pozwolić mu, żeby uszło mu na sucho czytanie mojej prywatnej korespondencji. Mail? Ma pan na myśli ten list był w twojej celi? Nie. Ale wygląda na to, że pan Wright jeszcze się nie wyleczył ze złego nawyku podrabiania. Cóż, jeżeli to jest podróbka, to niezbyt dobra. Pismo jest okropne. To jest reprodukcja pana Wrighta tego, co było napisane w prawdziwym liście. Reprodukcja? Kiedy pan Wright odwiedził celę Krzyśka Gawina, zabrał ze sobą małą kamerę wideo. Co? Ale minę zrobił. On nagrał całą rozmowę z tobą, panie Gawin. I kont... i zawartość twojej osobistego maila. Tak czy siak. To pośmiewisko, a nie dowód, nigdy nie będzie zaakceptowany w sądzie. Dowód bazowany na filmie Mężczyzny bez władzy. Nie ma po prostu siły przebicia. To od mężczyzny, który akurat jest eksprawnikiem podejrzanym o podrabianie. Prokuratorze Gawin? Prokurator Gawin? Chociaż to jest dla mnie zawstydzające powiedzenia, obawiam się, że mój brat nie może podejmować racjonalnego osądu w tym momencie. Wysoki sądzie, proszę o decyzję. Słowa obrony są odrzucone. Co? Tylko prawdziwe dowody są dopuszczane w sądzie prawa. Proszę usunąć dowód obrony z akcji. Ale jak to usunąć dowód obrony? Co to kurna znaczy usunąć dowód obrony? Jak to? Chodzę ja tym razem, Justice. Cóż, na pewno zbiegliśmy z... No, odbiegliśmy od naszego przesłuchania. Odbiegliśmy, ale to jest koniec odbiegania w tym odcinku, ponieważ to jest koniec odcinka, moi drodzy. No, kurde, coś tutaj aż... W sensie, no przesada jest to, jak oni odbijają sobie nasze słowa, bo tak. Strasznie to jest wkurzające, ale mam nadzieję, że uda nam się wrócić na odpowiednie tory już w kolejnym odcinku. No... Wydawałoby się, jakby już niedużo zostało dowodów, wykorzystujemy ostatnie dowody, jakie są. Jesteśmy już tak naprawdę. No naprawdę, no, nie wiem co za bardzo powiedzieć tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że jesteśmy tak blisko prawdy, ale czegoś tu brakuje, w sensie... Nawet nie wiem, jak my to wszystko połączymy.
fajna jest ta sprawa pod tym kątem, bo tak naprawdę cały czas ona zaskakuje jakimiś kolejnymi informacjami i to nie jest takie zaskakiwanie na siłę, mam wrażenie. To nie jest takie zaskakiwanie, jak było w trzeciej sprawie, gdzie o, nagle postać mówi po angielsku czy coś. To wszystko, nagle wypływają te różne rzeczy, które, różne fakty, które poznawałeś przez całą grę. Fajne to jest bardzo. Mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę pod filmikiem. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z tą oraz przyszłymi seriami oraz do mediów społecznościowych z opisu pod filmikiem. To tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej papa!